Dzień dobry, Sylwia Lewandowska-Chlediani. Witam w Happy Tuesday, w którym to dzielę się praktykami wzmacniającymi liderów w tak dynamicznie zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie biznesu i życia w ogóle. Wiele w biznesie mówi się o tak zwanym feedbacku, czyli o informacji zwrotnej. Wiele programów MBA czy też programów rozwoju kompetencji liderskich porusza tę tematykę. W jaki sposób stworzyć takie warunki, żeby właściwie móc przekazać i odbierać informację zwrotną, tak kluczową dzisiaj w bardzo dynamicznym biznesie. I oczywiście jest wiele narzędzi, które są poruszane, wiele praktyk, natomiast w moim doświadczeniu brakuje czegoś jednego, pewnego wyrazu, który zmienia wszystko. Ten wyraz brzmi pozwolenie jako numer jeden. Co ja mam na myśli? 2 lata temu, będąc w gronie niesamowitych liderów i osób pracujących, towarzyszących innym w transformacjach dużych organizacji, byliśmy w Stanach Zjednoczonych i mieliśmy coś w rodzaju codziennego rytuału witania słońca. Najlepszy moment do powitania słońca to był oczywiście poranek, ale było takie miejsce na wzgórzu, do którego trzeba było dotrzeć. I wyobraź sobie teraz, że jest 6:40, w niesamowicie chłodny poranek wrześniowy w Stanach Zjednoczonych i idziemy grupą 9 osób, trochę tak jak we Władcy Pierścieni, można powiedzieć, przez różne pagórki, przez terytorium, które jest parkiem narodowym. I w pewnym momencie Holger, który był jednym z facylitatorów, bierze nas wszystkich w kucki i mówi do nas coś takiego: posłuchajcie, za chwilę będziemy przechodzić przez terytorium, które nie jest nasze. Ono należy do jeleni, które są mieszkańcami tych terenów. W związku z czym bardzo proszę o to, żebyśmy od tego momentu byli w absolutnej ciszy i żebyśmy szli jeden za jednym, każdy po sobie, żeby wchodzić w takiej ogromnej ciszy, spokoju i najważniejsze, wysyłać dobre intencje, z którymi tutaj wchodzimy. I idziemy sobie w taki sposób na samą górę tego wzgórza po to, żeby stanąć taką 9, mam ciarki, jak o tym nawet opowiadam, i w trakcie kilku kolejnych minut doświadczyć niesamowitego właśnie wschodu słońca. Wyobraź sobie, że razem z nami na ten wschód i patrząc na nas stoją dookoła jelenie. Było ich około 6. To było coś niesamowitego jako doświadczenie tego, co to znaczy wchodzić na terytorium, które nie jest twoje. I czemu o tym mówię w wątku kultury feedbacku? Dlatego, że jestem psychologiem i wiem, jak ważne jest to, żeby z podobnym szacunkiem wchodzić na terytorium psychologiczne drugiej osoby. Tak dziś ważne to jest, żeby uszanować, że twoja wizja tej osoby, twój sposób patrzenia na daną sytuację nie zawsze może się zgadzać z tym, co ta osoba o sobie myśli. Dlatego zanim zaczniesz stosować jakiekolwiek techniki, moją opowiem w kolejnym odcinku, zachęcam cię do tego, żeby zawsze zapytać o pozwolenie wejścia na czyjeś terytorium. I dodam tylko jedno dla tak zwanych senior liderów. Wiem, że będąc na funkcjach prezesa w danej organizacji, masz również swojego zwierzchnika gdzieś w tak zwanym headquarters. I wiem z doświadczenia, jak czasem trudno jest i troszkę szukamy takich dyplomatycznych kierunków i narzędzi, żeby powiedzieć to, co widzimy. Moja rekomendacja jest taka: zapytaj o to pozwolenie i umów się od razu, że to pozwolenie działa długoterminowo, żeby zobaczyć rzeczywiście, jaki wpływ wywierasz na swoją organizację swoim zachowaniem, swoimi gestami. Pamiętajmy o pozwoleniu wejścia na terytorium. Jeden wyraz, a zmienia bardzo dużo. Pozdrawiam serdecznie, Sylwia Lewandowska-Chlediani.